Cześć, słuchajcie, przyszła paka kolejna, druga z najnowszej serii Neon Power Super Things. Nie wiem, co jest dokładnie, zaraz pójdziemy do Olka. Olek jeszcze śpi, obudzimy go, zobaczymy, co jest w paczce i zaraz co z tej paczki otworzymy. Olek wybierze co. Dobra, lecimy do sypialni budzić Olusia. Jo, jesteśmy w sypialni. Pakucha od Bestoys. Oluś, 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 paczka z Bestoys przyszła. I jesteś ciekaw, co tam jest w środku? Szybko, żeś się obudził. Bo mieliśmy taki plan, żeby go obudzić. On o tym wiedział, ale uwaga. Patrzymy, co jest w środku. Oluś, jesteś ciekaw? To chodź. Przywitaj się z widzami. Hej, witam. Widzisz, nieprzytomny, ale co się nie robi dla naszych widzów, prawda? Wstaję się wcześniej, poczekaj. Oj. Paczucha z Bestoys. Linki w opisie. Kupujcie. U nich najnowsze zimsiory. I nie tylko, dużo zabawek mają też nowe T-Racersy podobnież, więc wszystko jest fajne w stoisikach. Paka otwarta. Oluś, mamy tak. To na koniec, jakbyśmy w najgorszym wypadku, taki prezencik od Bestoys, że jakbyśmy nie trafili, na przykład trafili klucza, albo trafili ultra rzadkiego Color Flasha, to tu mamy drugą wersję 10-paka, gdzie jest co? Skrzynka skarbów. Kolejną rzeczą, Olusiu, jest do otwierania sekretna baza. Mamy bazę z Kid Furym i Kid Kazumem. Jestem bardzo ich ciekawy. Mamy też do otwarcia oto czaderski pojeździk motorek z kolejnym Kazum Kidem i co najfajniejsze według nas, Olusiu, prawda? Egzoszkielety, 12 sztuk egzoszkieletów. Jak dobrze pamiętam, że 12 jest w paczce. 6, przepraszam, 6 egzoszkieletów jest w paczce. I 6, i w tych 6 mamy szansę na trafienie czego? Rzadkiego. Color Flasha. Dobra, to co dzisiaj otwieramy? Dzisiaj egzoszkielety. Lecimy do naszego stołu. Oluś założy okularki, żeby lepiej widział. Troszkę się rozbudzi i otwieramy egzoszkielety. No to lecimy do stołu. Jesteśmy na naszym stanowisku. W ogóle zacznijmy. Uwaga, na 3, 4. Cześć tu! I tatuś, siemanko, niezłe egzoszkielecianko. Tam Olusiu, czyń honory, rozrywaj pudełko, co tam będziesz się bawił. Na 3, 4, tutaj, tu złap, tu, pa, pa, tu, za to złap. No, łap. 3, 4. Dobrze. Nie, jest 12, co ja? A, bo jest dobrze, czyli jest 12 pudełku. Aż. Nie, bo jest 6 napisane, bo jest 6 podstawowych i kolejne 6 w drugich kolorach. Tak? Tak jak zawsze było. Dlatego, czy mamy 12? Ja cię, ale gacie. To zaczynamy. Ty jeden i ja jeden, dobra? Albo zobaczmy w ogóle, czy jest o. O, pewnie zobaczmy, czy działa. Działa, ale zanim poczekaj, otworzysz, zostawcie łapeczki w górę. Subskrypcję i co? Badajcie to Bestoys. Ale i dzwoneczek. Bestoys koniecznie, macie linki w opisie. Klikacie pod filmem, jak jest tytuł, więcej wam się wyświetla, klikacie i wchodzicie i robicie sobie zakupy jak chcecie. Oczywiście gorąco polecamy, a w tych... już trafiłeś. Poczekaj, nie wiesz, bo tam może być ultra rzadki albo złoty. Wiem, że nie będzie. O, pokaż, znaczy, może, złoty pojazd. Może być, nie? Nie, bo mi stał złoty. Ale jest do trafienia złoty egzo szkielet. Mam nadzieję, że coś fajnego trafimy. Dobra, Olusiu, wysypujemy pierwszy, co? Jakiś zingsior? Banan w różowym kolorze. To Olusiu, ty składaj, ja otwieram następnego. Składasz? Nie, trzecia powtórka tego. O ja, mamy trzecią powtórkę. Może jakiś zorganizujemy konkurs. Ja otwieram drugie. Uwaga, co tutaj jest? Uwaga, patrzymy, patrzymy. I tu jest pędzel. Jaki egzoszkielet? Będzie ten sam, to lepszy. I nowy. Nie, nowy. Odlotowy. Ale teraz pytanie. Nie, na każdym jest taki sam. Więc tutaj nie trafisz. Tu trzeba szukać
też losowo, jak w saszetkach, co się trafi. Dobra, to ty masz tego, ja tutaj daję, otwieram, składamy, pokazujemy dwa. Już jak widzieliście wcześniejsze filmiki, tutaj w tym miejscu się otwiera tą klapkę. O, otwiera się tą klapkę i tu wkłada się zinksiora i on sobie lata, bo one pewnie są latające i chodzące. Rączki się, o tutaj na przykład ogień się kręci, zaraz pokażemy. I też rączki się ruszają. Udało Ci się, kochanie? O, jeszcze tu się rączki ruszają. Mój był pędzel. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Dobra. Ale Czadziu, masz. Otwieraj klapę i wsadzaj banana i mówisz na. Ale ten różowy banan fajny. Banan jest neonowy, pamiętacie? Bo cała seria się nazywa. Ale ten jest fajny. Ten... Patrzcie, ten egzoszkielet. I ten... Ten egzoszkielet. I każdy płomień, zobacz, on tu się kręci. O! Widzisz? Aha. Jak trzeba wziąć jakąś mocną dmuchawę i będzie się dmuchał, ciekawe czy się będzie kręciło, tak samo, o, i źle wcisnąłeś, nie szkodzi. Tu się kręcą te piły i też te rączki się kręcą. A, kręcą się, no nie kręcą, tylko można nimi sterować góra, dół, boki. Lecimy dalej, Oluniu? No to proszę bardzo. Na razie nic fajnego się... A, poczekaj, bo jeszcze są nazwy tych egzoszkieletów chyba. Tu sprawdzaj nazwę, ja już kolejną. Dobra, to mamy teraz, tak, ten się nazywa, gdzie on tu jest? 5 minutes later. Slime Flipper, uwaga, a Ola wyrzuca, uwaga. O, i... No, ja to może powtórka. I mamy, złapałem. Mieliśmy tego. Mamy ananasa, tego mieliśmy, ale nie szkodzi z tej paczki, tutaj powtórek nie będzie, będą w dwóch kolorach. Dobra, to montuj, ja otwieram następnego. A, jeszcze szukam te nazwy, tylko mi się coś... Jest rano, jestem nieprzytomny i ledwo widzę. Ten z płomieniami Cross Flame się nazywa. Jak wiecie dokładnie, napiszcie w komentarzu. Mamy trzeci, Oluś składa. I ja teraz czwartego, uwaga. Werble, czy co wypadnie. I mamy neonową różdżkę czarodziejską. I kolejny nowy... Daj, kochanie. To się odczepiło w ogóle. A tu do, na pewno tu? Mhm. No już, proszę bardzo. Dobra, ja otwieram. O, z wiatrakami neonowe wstawki. Zobaczcie. Ten z wiatrakami się nazywa Hurricane Helix. Hurricane? Hurricane! Ej, o, ej. Okej. Okay. Muszę chyba iść do okulisty. Tata, to nie do tego, to do mojego. No to co mi tu miesas? Nie, to jest moje. To jest moje. To jest twoje? Gdzie mam nogi do tego? Dobra, nieważne. Mamy tego. Helikopterka. Teraz ty tu składasz czwartego, masz czwartego? Ja nie mogę tego. No to jest, poproś o pomoc, jak nie możesz. Synuś, ja tu jestem po to, żeby ci pomagać. Jak są nowe rzeczy, to są niewyrobione. Okej, okay, a gdzie masz zinksiora? A zinksiora miałeś ananasiora. To mamy już cztery. Zobaczcie, tak się prezentują. Czyli na razie z tych czterech z każdy jest inny, tak? Każdy jest inny. Czyli zostało jeszcze nam dwa inne. Jestem ciekaw, jak wyglądają. No, trzy, cztery. Trzy, cztery. I wyrzucaj. I niestety nie złoty szkielet. I... Trzecie. No ale nie, nie mów trzecie, bo to jest ze wcześniejszego. No to jest, że mamy taki, tak? Ale w tym samym kolorze? Tak. Czyli co, to nie są już... innych kolorów. No zawsze były, pamiętasz, pojazdy w dwóch kolorach. A skąd wiesz? Może tak się złożyło. No zobaczymy, zobaczymy, Olusiu. Bo na razie wygląda na to, że jest to sam... Ale czegoś nie wyrzuciłeś. Brakuje tutaj jednej rzeczy. Gdzieś poleciało? No brakuje tu jednej rzeczy. Gdzie co? Gdzie co? No nie ma tego plecaka. Widzisz? Plecaka nie ma, pokaż. Nie, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Czyżby była jakiś, pojawił się błąd, zobaczymy. Uwaga, teraz ja otwieram co będzie. I jest srebrniaszek. Nie pamiętam, czy jak jest srebrny, to znaczy, że już nie będzie złotego albo ultra rzadkiego. Nie wiem, jak to było. A ty pamiętasz? Nie, tutaj może być na przykład wszyscy... Srebrny i jeden ultra rzadki.
A, tak? Naprawdę? Tak. No nie wiem, jeżeli ma rację. Ma... A nie, widzisz, jest w dwóch kolorach, zobacz. Tu... No nie. No jest tak. Taki sam kolor. Taki sam? A no faktycznie, taki sam. Czyli Oluś miał rację. Czyli teraz w tych zestawach są. Jest 6 kolorów tylko, dlatego jest napisane 6, ale mamy 12, mamy większą szansę na trafienie czego? Ultrarzodkiego albo złotego. Dobra, tu mamy srebrnego. Jadę dalej. Pamiętajcie o czym, Olusiu? O łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku i wpadajcie do Best Toys. Best Toys, najlepsze zabawki, najnowsze ever. Mamy tego, czyli powtóra, ale z innym zikciorem srebrnym. Olusiu, tutaj może gdzieś tylko nam... Tylko ja chciałam ani... coś pokazać. No, sobie. Pokaż. Gdy Zinks jest samotny. Zinks jest samotny. Zinks, bidny Zinks ma tylko na jedną część, to ci chodziło. I wiatrak, i leci sobie na taki wiatrak. Też, ale fajny pomysł, Olusiu, wymyśliłeś. Ciekawe, gdzie jest ten plecaczek. Nie wiem, czy spadł, zobaczymy na nagraniu. Oluś, otwieraj następne. No, otwieraj. Uwaga, 3, 4. I niestety nie złoty i mamy za to innego Zinksiora. Jest nim oczywiście kto? Torcik. To złóż go, kochanie. Ja wysypuję teraz kolejnego. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy kolejny nowy. Zobacz, tego jeszcze nie mieliśmy. On się zwie. Zobaczmy, jak on się zwie. O, tu na tym nie mam nawet. Gdzie jest ten? Ten się zwie Energy Eagle. No nieważne. I on występuje w złotym kolorze. Zobaczymy, czy go trafimy. Ja go składam, żebyście widzieli, jak on wygląda. Tak, Oluniu? Nie, wiatrakami też można ruszać. No ja wiem, ze wszystkimi, tak samo tymi skrzydełkami. Tylko pokazuj do kamerki. Dobra. O. To ma tu. To jak on będzie stał? A, tak. Czyli to jest inna wersja, zobacz. Taki niższy. Są dwa takie niższe, a to u mnie wypadł kask. Nawet nie zwróciłem uwagi. Zobaczcie, tak się prezentuje. On jest z tych niższych. To jest drugi taki niższy, bo te pozostałe są trochę nie wyższe. Pokaż, kochanie. To one się dziwnie wczepiają. Może odwrotnie. Może z drugiej strony strzel. O! Oj. Bo tutaj są takie nacięcia, o widzisz, tak, nie w tą dziurkę, że tak powiem, wkładałeś, ale wszystko przed tobą, nauczysz się i takich rzeczy. Jak ci się, Olusiu, na razie podobają te egzoszkielety? Fajne. Dobra, lecimy dalej z następnymi, czyli mamy już dwie powtóry, mamy, oj. To ciągle spada. No bo wczepię. Trzeba dobrze wczepić, a jak się śpieszę i nie wczepię. Albo odwrotnie może. Tak, odwrotnie, nie w tą stronę wczepiałem. Podasz, Olusiu? Dobra. No, dawaj, ruchy, kluchy. Bo ja się śpieszę jeszcze, bo muszę jechać do pracy. Ale specjalnie dla was się poświęcamy. Olusia wcześniej budzimy. Ja też wcześniej trochę wstaję, żeby lecieć dla was nagrywać. Dobra, Olusiu, zostały nam 4. To są tylko bajery. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Mamy wszystkie rodzaje egzoszkieletów. I teraz otwieramy, czy trafimy... Co? Ultrarzadkiego. Uwaga, ja pierwszy wysypuję. Uwaga. Niestety nie złoty i niestety nie ultrarzadki. Mamy tutaj tościka z jajeczkiem. Oluś, no wyrzucaj. Poczekaj. No, uwaga. 3. Aj, też nie. Ale nowy. Nowy. To jak? Przecież policzyłem, że już jest 6. Raz, dwa, nowy. 3, 4, 5 jest. A to jest 6. Czyli trafiłeś nowego i do niego jest miodzik. Chyba miodzik. Tak nam się wydaje. To Olusiu, składaj. 6. Zobaczymy, czy ci pójdzie. Już powinieneś mieć doświadczenie. Ja tutaj zrzucam porządki. I teraz uwaga, ja. Ile mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gdzieś rzuciłem jedno pudełko całe. Uwaga, co my mamy tu? Czy złoty, czy nie?
nie złoty i awokado w drugim kolorze. I druga wersja, znaczy druga wersja, druga powtóra tego oto egzoszkieletu. Jak ten Jak co? Nie umiem tego. Czego nie umiesz? No to tak. Spróbuj odwrotnie, jeżeli tak coś to... ci nie wchodzi. Tak to... No to dawaj, ruchy kluchy, bo widzowie są ciekawi, jak on wygląda. Trzeba, niestety nie ma, znaczy instrukcji, instrukcja może nie jest potrzebna, ale trzeba metodą prób i błędów i sprawdzić, czy dobrze wchodzi. Jak dobrze wchodzi, to znaczy, że jest w odpowiednim miejscu. One mają nacięcia tutaj, jak wkładamy i musimy sprawdzić, czy w dobrym miejscu wkładamy. Wszystko działa i mamy oto jednego takiego pięknego, ale fajnie się prezentuje, zobacz Oluś. Jak on fajnie się prezentuje, to awokado z tym. Taram, tam, 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 ideolo, jak to nie mówię. Gdzie moja część? Gdzie twoja część? Jaka część? Nie mam drugiej ręki. O, tu jest. No Olek, nie strasz, nie strasz. Ten plecaczek pewnie od tego jednego też gdzieś poleciał. Mamy tu tą powtórę. Oj. Masz już gotowego? Oluś? Jeszcze nie. No to jak, no chłopie, ruchy, kluchy. Ta powtóra. Mieliśmy z barankiem i z miodzikiem. Daj, kochanie. Okej, Josko. Trzeba dobrze wczerpić. Albo może specjalnie one nie są tak mocne, na przykład mocno wczepiane, że na przykład jak walczysz jednym przeciwko drugim, że możesz mu na przykład i odpada mu część i on teraz kuśtyka i walczy na przykład bez jakiejś części, wiesz? Może tak jest specjalnie. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Może coś źle wkładamy, a może dobrze. Bo trzeba więcej siły. Ja poszukam tego. Jeszcze czego? Kolejnego, którego wyrzuciłeś. No to poszukaj. Ja to wkładam i prezentuję wam tego oto egzoszkieleta. Tak się prezentuje. Mamy problem, tutaj takiego nie ma. Zobaczcie. Chyba jeden z fajniejszych. Też się kręcą. Tak, to jest do wiercania się, czadzio, odruczają się rączki. To jest jako szósty. Nie, no siadaj, siadaj, kochanie, otwieraj, pokazuj, co masz w tym, może trafiłeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Nie, no to jest dwunasty. No właśnie, mówiłem. No, źle policzyłem. Uwaga, ostatnia szansa i czym trafiło się? A gdzie jest Zims? A jest. No niestety, nam się nie udało. Mamy drugą wersję tego. Ale nic nie szkodzi. Zamówimy. Mam taki pomysł. W związku z tym, że jest 11 seria. Zamówimy 11 jeszcze saszetek. Kupimy w Best Toys. I otworzymy. Może będą dwie dwunastki, to szczęście nam dopisze. Co ty na to? Napiszcie widzowie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy dokupili saszetki i żebyśmy otwierali i szukali dalej kolor flasza. Prawda? Prawda. No to chyba tyle, bo zjedzą nas motyle. Widzieliście jeszcze tylko prezentację. Pierwszy rodzaj. Drugi rodzaj. O, tak nie było. A, no tego, bo nie wiemy, gdzie jest plecak. Może gdzieś spadł, zobaczymy. A nie, ten był. To mamy tak. Jeden, dwa, trzy. Tak się prezentuje. Cztery. Jeszcze Oluś wybierzemy na końcu, który tobie się podoba, a który mi. Pięć i sześć. I Olusiu. I chciałem jeszcze pokazać wam kolejny pomysł na zabawę. No. O. On ma oczy. Taki robocik wygląda. Taki robocik. Ale troszeczkę odsuń, żeby widzieli. I na przykład, może tak sobie chodzi, coś naprawię tym. No dokładnie, masz rację. Najważniejsze jest w głowie, bo z wszystkim tak naprawdę można się bawić. Oluś, teraz wybieraj egzoszkielet, który twoim zdaniem jest najfajniejszy. A ja to skończę, zmontuję tego. No, twoim zdaniem. No, który? Ten? Ten z ogniami. Super osko. A dla mnie, chyba wiesz co, mi się najbardziej chyba podoba ten helikopterowaty, bo podoba mi się, że można się bawić, że uwaga, oj, znowu się odczepiło, uwaga, startuje, czyli on leci na przykład do przodu, to wtedy skręci, i tak jak w takich nowoczesnych helikopterach, dlatego mi się podoba najbardziej, a tobie dlaczego się ten podoba najbardziej? No, na
fajne to kliki, fajnie trzeba się nimi kręcić. No. Ma ogólnie fajne nogi. I ma co? Fajne. Z ognia. Fajne nogi z ognia, z takiej lawy jakby, nie? Z ognia. Znaczy nie, lawa. No lawa albo ogień. Znaczy jakbyście wiedzieli, lawa tak nie wygląda. A jak wygląda? No jak wygląda? Stawisz zdjęcie? No wiemy jak lawa wygląda. W zależności jakiej jest konsystencji, czy jest gorąca, czy nie, czy jeszcze jest lejąca, czy już zastygająca. Jak więc jest zastygająca, to wygląda kompletnie inaczej. No, czy ja wiem, ty mój mądrusiu. No dobra, bo tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy, że byliście. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. A piszcie w komentarzu, co byście chcieli następne. Czy bazy? Bazy. Czy... ultrarzadkiego. Nie, no ultrarzadkiego to wiadomo, no ale to najpierw otworzymy to, co mamy. Bazy, czy pojazd? Pojazd i z pojazdem otworzymy ten 10-opak, żebyśmy mieli chociaż do złotego klucza złotą skrzynię. Co ty na to? Okej. Dobra, no to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa hej pa, do zobaczonka na następnym odcinku. Pa, zgadź, wyłącz.